A teraz znajdujemy się w maszynowni kutra rakietowego, który ma tutaj silnik jeden, taki wielki, silnik drugi. A oprócz tego masę różnych zaworów, rur, zbiorników, manometrów, wskaźników, silniczków elektrycznych i butle do rozruchu silników tych sprężonych powietrza. Jesteśmy parę metrów pod ziemią. Nie. Jesteśmy trochę tylko pod pokładem. Ale, no tak, ale... O, a pod kabiną sterowniczą znajdują się pomieszczenia mieszkalne dla kapitana na przykład, dowódca DZ2. Zobaczymy w środku. Szafeczki można sobie ubranka poukładać. A tutaj, jak widać, niezbędne pomieszczenia. Ciekawe, czy mogli, kapitan mógł mieć psa. Nie, niestety. Odpada. I radiokabina. I niewygodne schody, po których trzeba ciągle schodzić. No, znajdujemy się w sterówce głównej. Tutaj malutki właśnie ster. Jak się sterowało ten cały okręcik. W lewo albo w prawo. Wyraźnie napisane jest. Trudno się pomylić. Tylko trzeba znać język rosyjski. A to do odpalania rakiet. Start! 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 Cztery rakiety. No. Okienka, jak widać, nieduże. Wiele tam przez nie nie było widać. Ale podwójne. A tu są marynarze. Można sobie wybrać, który najładniejszy. To jest stół nawigacyjny. A to jest wskaźnik głębokości. Głębina w metrach. Głębokość w metrach. I tam było, ile jest pod spodem. Pod dna. A to są generalne pomieszczenia załogi. Kojami. Również połączone, to jest to, takie pomieszczenie nazywa się kubryk. A po środku stół, bo połączony on jest również z mesą, czyli z miejscem, gdzie się jadło. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Też takie podobne. Tu też sporo jest łóżeczek. Na wszystko się mieści pod działkiem. No i doszliśmy wreszcie na dziób ścigacza rakietowego. Za nami znajdują się wyrzutnie rakiet. Te klapy się do góry podnosiły. I mi tu nabywały rakiety. Dlatego to jest wszystko takie. Okienka są małe i wszystko jest pozabezpieczane. A z przodu znowu automatyczne działko 30 mm razy 2 podwulupowe. Tak to wyglądało. Na pomoście centro wielokacyjny maszt. I reflektor do nadawania sygnału. Nawet te morsa. Taki na kolejce mamy. No, powiedziałbym, że dokładnie tak. No. I w ten sposób żeśmy zwiedzili, a tutaj widać jeszcze ten poprzednio. Ten ścigacz okrętów podwodnych widać tak. No właśnie. A kto zwiedzał? My zwiedzaliśmy. Zwiedzali, tak. Razem.
Mm-hmm.